drodzy wierni Kościoła Katolickiego, dzisiaj święto wszystkich świętych, to jest tych, którzy triumfują już w niebie. Kościół dzieli się na Kościół triumfujący, czyli ten w niebie, pielgrzymujący, można powiedzieć, walczący, ten, którego my jesteśmy członkami, Kościół cierpiący, czyli ten, na który składają się dusze w czyśćcu cierpiące. Jest to wspaniała rzecz wiedzieć, że Kościół, do którego przynależymy, ma bardzo wielu już członków, którzy są w niebie, którzy osiągnęli zbawienie, którzy adorują niepokalanego, nieskalanego baranka, jakim jest Jezus Chrystus, którzy oglądają Boga takim, jakim On jest. To jest cel człowieka i to jest rzecz, o którą powinniśmy się starać. Co znaczy być w ogóle świętym? Otóż przede wszystkim i we właściwym tego słowa znaczeniu świętym jest wyłącznie Bóg. On jest źródłem świętości. On ma świętość w sobie w takim, można powiedzieć, rozmiarze, czy właśnie bez miary, i nie jesteśmy sobie nie w stanie wyobrazić. Człowiek jest święty o tyle, o ile przypomina Pana Boga. Wiemy przecież, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Zatem per se człowiek jest i ma być święty, jest podobny do Pana Boga. I wyłącznie grzech zamazuje tenże obraz świętości i oddala i zniekształca nas i powoduje to, że nie jesteśmy już więcej podobni do Pana Boga. Ale wiemy, że ten grzech został odkupiony przez najdroższą krew Chrystusa, przez Jego ofiarę na krzyżu. Zatem możemy stać się podobni Panu Bogu, ale wymaga od nas Pan Bóg tego, żebyśmy współwypracowali sobie, nie wiem, żebyśmy zapracowali, zawalczyli, wywalczyli sobie niebo, a to jest niemożliwe bez dążenia szczerego do świętości. I o tę świętość musimy bezustannie walczyć, żeby być podobnymi Panu Bogu. Święci w niebie nie próżnują. Święci w niebie adorują bezustannie Pana Boga i zanoszą prośby za tych katolików, którzy jeszcze są na ziemi, którzy są członkami Kościoła walczącego. Zatem mamy bardzo wielu sprzymierzeńców w niebie wraz z Królową Wszystkich Świętych, z nią na czele, którzy orędują i stawiają się za nami u tronu nieskalanego, niepokalanego baranka. I o tym właśnie musimy pamiętać, dlatego musimy czcić wszystkich świętych, wszystkich, którzy kiedykolwiek chodzili po ziemi, zasłużyli sobie na niebo, którzy triumfują teraz razem z Panem Jezusem, razem z Najświętszą Marią Panną w niebie. Jest zatem Kościół walczący, ściśle zjednoczony z Kościołem triumfującym w niebie, ale również z Kościołem cierpiącym, z duszami w czyśćcu cierpiącymi. I tutaj jest nasze ogromne zadanie, jakim jest modlitwa, pozyskiwanie odpustów za dusze w czyśćcu cierpiące, bo one nie mogą sobie już w jakikolwiek sposób pomóc. Jest to dla nas trudne do wyobrażenia, bo z reguły z największych tarapatów człowiek potrafi się wydźwignąć, wyjść cało, nawet jeśli jest pokiereszowany. Takie jest nasze doświadczenie. Tymczasem dusze w czyśćcu cierpiące nie potrafią niczego więcej, jak tylko cierpieć, czekać. I można powiedzieć, że nawet czas w czyśćcu jest mierzony cierpieniem, jest mierzony tym, ile dana dusza jeszcze jest winna Panu Bogu do spłacenia. Dusze bowiem w czyśćcu są duszami tych ludzi, którzy umarli w stanie łaski uświęcającej, którym odpuszczono winę, którym Pan Bóg odpuścił winę, czy to w spowiedzi sakramentalnej, czy w sposób wyjątkowy przez żal doskonały, ale które jeszcze nie spłaciły wszystkiego, co mamy do spłacenia, całej swojej, tego, co mają jeszcze do spłacenia Panu Bogu, bo Pan Bóg odpuszcza winę w spowiedzi świętej przez kapłana, ale jest jeszcze do spłacenia ten dług, jakim jest grzech. To ciągnie się za człowiekiem i dopóki, jeśli ktoś nie odpłaci za swoje winy, za swoje grzechy na tej łaskę, ale to jeżeli umrze w stanie łaski uświęcającej, tylko właśnie wtedy trafia do czyśćca i tam musi
długo, z reguły długo cierpieć i czekać, aż spłaci Panu Bogu ten dług, który jest mu winny. Stąd też te dusze czekają. Czekają cały czas, czekają aż albo same wycierpią to, co mają do wycierpienia, albo czekają na to, żeby ktoś się za nim pomodlił. I zawsze za te dusze w całości modli się Święty Kościół Katolicki, bo nie ma w ściśle rzecz biorąc duszy zapomnianych, jak to niektórzy mówią. Każda dusza, która jest w czyśćcu, jest wspominana przez Kościół Święty. Każda msza święta, która jest odprawiana po pierwsze i przede wszystkim jako w intencjach Kościoła Świętego, a Kościół Święty, jego intencje obejmują również dusze w czyśćcu cierpiące. Więc każda msza święta, każda msza i skutki jej błogosławieństwa, jej łaski są aplikowane również dużą w czyśćcu cierpiącą. Dopiero potem idzie ta intencja, w której kapłan odprawia specjalnie mszę świętą, czyli ta, w której, czyli te intencje, w których, które zamawiają wierni. To jest taka, ale to jest dopiero druga intencja, można powiedzieć, która jest, dlatego że Kościół Święty obejmuje swoim zbawczym zamysłem wszystkich ludzi. Dlatego to, co my jako naszą drugą intencję dajemy, jest powiedzmy w pewnym sensie oczywiście drugorzędne. Zatem każda dusza w czyściu cierpiąca otrzymuje od Kościoła modlitwę, otrzymuje wstawiennictwo i otrzymuje to, ale otrzymuje to wstawiennictwo w różnym zakresie. I dzisiaj w tych tragicznych czasach mamy sytuację, w których garstka kapłanów, może kilkuset kapłanów najwyżej na całym świecie odprawią mszę świętą tak jak należy. Według mszału świętego Piusa V i świętego Piusa X, według tych zasad integralnie katolickich, które my głosimy. Jest zatem tych mszy świętych bardzo mało, stąd też pomoc dla dusz jest bardzo ograniczona w dzisiejszym czasie, dlatego powinniśmy tym bardziej otworzyć nasze serca dla dusz w czyściu cierpiących i tym bardziej im pomagać przez post, przez modlitwę, przez dobrowolne wyrzeczenia i przede wszystkim przez współczucie, ofiarowanie się za te dusze w czyściu cierpiące. I ta modlitwa jest, można by rzec, najskuteczniejsza w tym znaczeniu, że dusze w czyściu cierpiące bezustannie czekają, aż się ktoś nad nimi zlituje. One nie mają w cudzysłowie nic do roboty, tylko oprócz cierpienia, jak tylko czekać na to, aż ktoś na ziemi się nad nimi zlituje. I taka dusza będzie wdzięczna bezwzględnie za choćby krótką, najkrótszą nawet modlitwę, bo stanowi taka modlitwa dla niej chwilowy odpoczynek od cierpienia i skrócenie mąk czyśćcowych. Taka modlitwa za duszę w czyściu cierpiącym jest również dobra dla nas, bo jest to modlitwa bezinteresowna. O ile często modlimy się o rzeczy do Pana Boga, prosimy Go o rzeczy nam potrzebne, czy za naszych bliskich, którzy mogą nam w jakimś sensie pomóc, czy na których nam zależy, o tyle duże w czyściu cierpiące, one nie mogą się w pewnym sensie, w takim materialnym sensie nam odwdzięczyć. Nie mogą nam oddać tego, co my im daliśmy. Mogą natomiast modlić się za nami, zwłaszcza gdy zatriumfują w niebie. Bo myślimy, że dusza czyśćcowa, której pomogliśmy wyjść z czyśćca, taka dusza zaraz po wejściu do nieba, zaraz po zobaczeniu tronu łaskawego Boga, pierwsze co robi oprócz adoracji Pana Boga jest modlitwa i prośba za tych, którzy im pomogli, za tymi, którzy skrócili im męki czyśćcowe. Zatem można naprawdę bardzo wiele łaski przez to uzyskać i bardzo wielu sprzymierzeńców, prawdziwych przyjaciół, lepszych niż ci, których mamy na ziemi, którzy zawodzą, przyjaciół, którzy bezustannie myślą o nas, ponieważ pomogliśmy im zatriumfować szybciej niż to wynikało z ich winy w niebie. Zatem modlitwa za duszę w czyściu cierpiąca jest niezwykle wprost pożyteczna i pozwala nam też dogłębnie zastanowić się nad naszą kondycją. Pozwala nam zastanowić się, jak marne rzeczy nas zajmują w tym życiu, jak bardzo niewiele byłoby potrzeba, żeby dojść do nieba, żeby skrócić sobie męki czyśćcowe. Pomyślmy, co byśmy dali, będąc w czyśćcu,
za to, żeby móc choć trochę pokutować na ziemi, te winy, które tam są. Na ziemi pokuta za grzech jest stosunkowo łatwa. Stosunkowo łatwa do przeprowadzenia. W czyśćcu jest to o wiele cięższe. Ile byśmy dali, będąc w czyśćcu, żeby móc wrócić na ziemię, oryć na nowo odpłacić Panu Bogu część naszych win, unikać więcej grzechu. To jest możliwe. Jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że jako Kościół walczący możemy jeszcze wiele łask uzyskiwać, wiele przebaczeń. A nie możemy marnować czasu, nie możemy trwonić tego, co nam Pan Bóg dał w dzierżawę, nie do naszego życia całkowicie na własność. Możemy zrobić nim co prawda co chcemy, ale konsekwencje będą w przypadku złego wykorzystania tego życia bardzo, bardzo złe. Módlmy się zatem do wszystkich świętych w niebie, do Matki Bożej Królowej wszystkich świętych, o to by nas nieustannie otaczali swoją modlitwą. I módlmy się za duże czyśćcowe, zbierajmy odpusty, zbierajmy modlitwy, które módlmy się w tych intencjach, żeby jak najwięcej dusz w czyśćcu miało odpoczynek, jak najwięcej dusz w czyśćcu jak najszybciej mogłoby dostać się z tego miejsca, gdzie jest tylko i wyłącznie cierpienie i jedynie jest nadzieja na koniec tychże mąk i dostanie się do nieba. Pamiętajmy też, że modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące nie jest tylko czymś dobrowolnym dla katolika, jest to obowiązkowe. Jest czymś, co każdy katolik musi robić, żeby dostać się do nieba. Przede wszystkim mamy obowiązek modlić się za te dusze w czyśćcu, które są z nami związane, więc za dusze naszych krewnych, naszych przodków, co najmniej do czwartego pokolenia, za dusze osób, które znaliśmy, za dusze osób, którym może coś byliśmy winni, które gorszyliśmy, z którymi razem grzeszyliśmy, którym musimy coś odpłacić. Musimy się też modlić za tych wszystkich, którym jesteśmy winni wdzięczność, za tych, którzy przekazali nam życie, którzy nas wychowywali. To jest zatem obowiązek. Im więcej modlimy się za te osoby, tym po prostu wypełniamy to, co w zasadzie powinniśmy robić. Ale pamiętajmy też o duszach tych, które co prawda nie są zapomniane przez całkowicie, ponieważ Kościół Święty za wszystkie dusze w czyśćcu się modli, ale te, które, za które nikt specjalnie się nie modli, za których imion nikt nie wymienia specjalnie. Pamiętajmy, że w dzisiejszym świecie, który jest zupełnie zateizowany i liberalny, mało kto się modli za dusze w czyśćcu cierpiące. Może jeszcze w Polsce wygląda to trochę lepiej, ale na całym świecie mało już jest modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, mało jest współczucia. Postarajmy się zatem z większą gorliwością, przede wszystkim sami siebie pilnować, by nie upaść w grzech, dążyć prawdziwie do świętości, nie zapominać o tych, którzy cierpią w czyśćcu i którzy mogą nam również pomóc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i bądźcie pochwalony Jezus Chrystus. Chwała Bogu wszystkich świętych.